Z tej strony Pianino w Pigułce i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj gramy Angry Birds, a już mówię co to Angry Birds, chociaż pewnie każdy wie. Angry Birds to jest gra komputerowa stworzona przez fińską firmę Rivo Mobile w 2009 roku. Polega ona na tym, że naciągamy proces, który wystrzeliwujemy taki w kierunku złowrogich świń. Każdy kolejny poziom jest coraz trudniejszy, a celem gracza jest zabicie wszystkich świń za pomocą dysponowanych ptaków. Ku zdziwieniu producenta gra odniosła wielki sukces, a my dziś możemy czerpać z niej przyjemność. Jednak dziś nie będziemy grali w tę grę, tylko zagramy na pianinie muzykę z tej gry, a dokładnie muzyka, która leci w menu. Na początku wam może powiem gamę, a gamę mamy e-moll. Czyli tylko jeden krzyżyk, oczywiście jest to fis. Na początku mamy E, fis, G, E, H, E, fis, G, H, 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 C, H, A, G, G, fis, E. I taki jest początek. Jeżeli chodzi o lewą rękę, mamy e-moll. W większości utworu mamy e-moll, ale nie po prostu e-moll. Nie ma czegoś takiego. Tylko mamy nieco bardziej to rozłożone, bo mamy... Tak, czyli styl skakania. E, G, H, H, G, H. No dobra, a więc teraz połączmy te cztery takty. Zaczyna kolejne takty się zaczynają, a mamy coś takiego. Już tłumaczymy, jest to E, fis, G, E, G, A, H, E, H, cis, E, D, cis, D, cis, D, cis, D, cis, H. I później coś takiego B, H, znaczy to nie jest B, tylko A, is, H i później to samo właściwie, ale zaraz przejdziemy, zagrajmy to powoli. Dobra, a później mamy prawie to samo, nie do końca, już wam pokazuję. E, fis, G, E, G, A, H, E, H, cis, D, cis, D, cis, D, cis, D, cis, H. Jeżeli nie zauważyliście różnicy, to jest ona taka, że nie ma czegoś takiego. Bo tak było na początku, a teraz jest. Czyli zostawiamy H. I na tym polega różnica, jeżeli chodzi o lewą rękę, to już wam tłumaczę. Na początku zagram to razem, na początku, a później to przeanalizujemy. Więc co tutaj mamy, już wam tłumaczę. Na początku e-moll, kiedy zaczynamy już po tych czterech taktach, po tej wejściówce, czyli to. Poczekajcie, może przesunę światło nieco bardziej. No dobra, już przesunąłem światło, a więc na początku mamy dwa razy e-moll. Dwa razy, czyli to jest jeden raz. E, G, H, H. G, H, to jest drugi raz, E, G, H, H, G, H, a później G dur. Przypominam, to jest G dur i również skaczemy G, H, D, D, H, D i wracamy na E-moll.
dobra, zagram to razem. A później jest, zacznijmy jeszcze ten akord, ale jeszcze później jest to samo. No, lewa ręka, prawa ręka się nieco, bardzo mało się różni, ale lewa się nie zmienia. No dobra, teraz możemy przejść dalej. Cztery takty teraz przejedziemy. A więc tutaj mamy ha, cis, d, 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 e, d, cis, d, ha, cis, d, 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 e, d, cis, ha, e. No dobra, a jeżeli chodzi o lewą rękę, to jest tak. To jest równoznaczne z tym, że mamy 3 razy G-dur. 2, 3 i za czwartym razem E-mol. No dobra, a za drugim razem, bo drugi raz jest również bardzo podobny, ale nie taki sam. Taki jest. Takie są ostatnie 4 takty. Jest to podobne do poprzednich 4. Już tłumaczymy. Ha, cis, d, 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 e, d, cis, d, ha, cis, d, 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 cis, a, e, ha, ha. A jeżeli chodzi o lewą rękę oczywiście, to mamy tak. Co to znaczy, że lewa ręka również się nie zmienia. Nie zmienia się tak samo jak od poprzednich 4 taktów. I właściwie już ukończyliśmy całą dzisiejszą część. Teraz możemy sobie pozwolić, abym zagrał to raz no, szybko, normalnie, w normalnym tempie, ten utwór, tę część, a później zagramy powoli. Zaczynam. A teraz gramy powoli. Jest koniec utworu, ale zanim zakończymy, jeszcze mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy widzicie, ale popatrzcie, jaką artykulację używam przy basie. Artykulacja to jest sposób grania dźwięku. I popatrzcie. E trzymamy długo. GH staccato. H długo. GH staccato. Długo. Staccato. Staccato.
Tak, i na tym polega artykulacja. Myślę, że to bardzo fajnie może brzmieć. I tak. E oraz H gramy legato, czyli długo, a to gramy staccato. A przy G-dur to G i D gramy legato, a HD gramy staccato oczywiście. A później już tak można na E-moll. No dobra, a więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się bardzo spodobał. Jeżeli tak było, to proszę o łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was na fanpage'a, gdzie ostatnio opublikowałem pewien post, który możecie właśnie zobaczyć na tej grupie. A więc zapraszam do obejrzenia, bo to jest film. I jeszcze możecie napisać w komentarzu, jaki utwór byście chcieli w przyszłości zagrać. A więc jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia. Cześć!